i bagnet na broni. Jasny świt się roztoczy, wiatr wieje nam oczy i odetchnąć da płucom i rozgorzeć da krwi. I piosenkę jak tęczę przed nami roztoczy w równym rytmie marsza raz, dwa, trzy. Hej chłopcy, bagnet na broń, długa droga daleka przed nami, krótki znój, o zwycięstwo my młodzi idziemy. Wie geht's? Keine Sorge? Alles in Ordnung. Ganz schön aufgeladen. Sind da nicht zu viel Mann an einem Wagen? Uważaj, będzie podwójne dno. Mogą się przydać zamiast forsy. Oddać je. Chyba żartuję. Piotr, znaczki. Wiem wszystko. Raus! Weite Kommando zur Latrine! Los, los, schnell! Laufen, laufen, schnell! Los!
Derek! Wstań! Nie mogę! Spróbuj! Musimy odskoczyć! Chociaż kilometr! Chwila! Otwórz! Zemsta! Rozgazuję ci wstać! Wojtuś! Jesteś zgrzany! Dostaniesz zapalenia płuc! Nie bój się! Słuchaj! Dopóki jest ciemno, możemy jeszcze wrócić. Pomocu? Nigdy! Mensch, pass doch auf, wo du hinfährst. Ja, das sagst du so einfach, bei der Dunkelheit. Woda! Halt doch mal rein! Warum soll ich denn anhalten? Ich habe heute ein Schwein, glaube ich. So eine Scheiße. Guck mal den Ast an. Drei Speichen raus. Pass doch mal an. Na, Moment, was? Jetzt. Ja, ob das wieder geht, oder? Ja, dieses Stückchen wirst du noch durchhalten. Ja, ein paar verluchter Mist. Also, ich kann kaum auf dem Sattel sitzen. Rusza się. To wszystko mokre. Musi nagrzać się od ciała. Uciekliśmy Niemcom. Uważaj. Co powiedzą nasi? Nie mów. Męczy się. Ich sag euch, hier treibt sich jemand an meinem Haus herum. Bei euch? Denkt an die Verdunklung, macht die Türen zu und geht schlafen. Psy, zapomnieliśmy. Psy nas złapią. Pójdziemy wodą. Znowu? Co miałem robić? Czy wyobrażasz sobie, że do domu wraca tylko jeden z nas? Wyobrażasz sobie mamę? Jak pyta, a gdzie twój brat? Wojtek, to nawet nie chodzi o mamę. Gdy pomyślę, co ci będę mówił? Trudno. Wszystko może się zdarzyć. Jesteśmy przecież na wojnie. Jeszcze mokre. Założysz mur. Poskacz trochę. Poruszaj się. Dostaniesz coś na rozgrzewkę. Masz. Co to? Wódka. Na lekarstwo.
Nie trzeba. Manik specjalnie robił panu Kozłowskiemu. Nie, zabierz. No dobra, ściągaj koszulę. Wysmarujemy się. Wojtek, zdrapujesz trupy. Dawaj, trzeba to odkazić. Spokojnie, Wojtek, spokojnie. Całe plecy w ranach. Kapnij trochę. Zobacz, pijana wyż. Nie chcę tego, proszę cię. Zobaczymy. Hej! Schnell, bevor ihm was anderes einfällt. Glaubst du, dass wir überhaupt was finden? Na sicher. Sie sind bestimmt hier. Bleibst hier unten, ich gehe nach oben. Ja, guck mal da rüber. Hast du eine Taschenlampe? Nee, habe ich nicht. Es ist ganz dunkel, ich sehe nichts. Manik! Was? Ich hab sie gefunden. Die sind da. Ach so. Ich komm gleich. Verdammter Fliegenpilz. Das Ganze. Halt! Poznajesz? To Wachmann z wczorajszej zmiany. Szukają nas. Euer ganz großer Bock mit. Gebt euch nicht. Das Ganze in Richtung Ziel. Gleich nochmal sofort. Los, zurück, Wachmann. Und vorwärts. Wachmann! Na los, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Steht, Gewehr ab. Laden sichern. Entsichern. Von rechts, Einzelfeuer. Da. Na du. Gewehr ab. Laden sichern. Entsichern, Einzelfeuer. Von rechts. Jeszcze parę kroków. Zdążymy. Na przełaj jest bliżej. Nie. Zobaczą, że uciekamy. Nie oglądaj się. Już to blisko. Zwariasz. Idź normalnie. Uważaj. Jesteś chory. Za słaby w pracy. To mogą sprawdzać. On się na nas gapi. Widzę. Pamiętaj. To ja namówiłem cię do ucieczki. Hey, wohin? Nach Zulau. Zulau? Ja, zum Markt. Da musst du zurück. Bis zur Kreuzung, dann die nächste rechts. Danke, auf Wiedersehen. Odjechali? Jeszcze ich widać. Co się idzie? To oni! Wracają! Do nas! Stój!
Zaczekaj tu. Hej, was na Hund? Brot. Hobbys Brot. Ganz frisch. Wir werden das gestohlen haben. Aber das müssen wir trotzdem melden. Na kommt. Los, weiter. Ślubuję. Pełnić służbę w szarych szeregach. Pełnić służbę w szarych szeregach. Tajemnic organizacyjnych dochować. Tajemnic organizacyjnych dochować. Rozkazy służbowe wypełniać. Rozkazy służbowe wypełniać. Nie cofnąć się przed ofiarą życia. Nie cofnąć się przed ofiarą życia. Baczność. Geh weiter, Lisa. Na marsch. Geh weiter. Nie śpisz. Pić. Zobacz. Nie chcesz chleba? Nie. A to? Jakby to było złamanie, postrzał. Wiedzielibyśmy, co robić. Ale przeziębienie? Zapomniano nas przeszkolić. Samo mi. Sok z malin i bańki to metody babci. I mamy. Ojciec wolał pieprzówkę. Mhm. Pamiętasz? Wójtuś, a może i ty byś spróbował? No dobra.
Piotr. Piotr. Wołałem cię. Nie słyszałeś? Przepraszam. Zamyśliłem się. A, o to chodzi. Stajesz się dorosły. Podglądanie sąsiadki nie podglądałem. Nie jest. Ale już pora, żebyśmy wreszcie o tych sprawach porozmawiali jak mężczyźni. Tato, nie traktuj mnie jak Wojtka. Jak Wojtka? On mi się wydaje bardzo dojrzały. Zobacz. Matka znalazła w tornistrze. Ma to od ciebie? Tak. Pozwól. No, cały arsenał. Dziś wyjątkowo w domu. Miałem pilne zadanie. Skąd to masz? Nie mogę powiedzieć. Chciałbym, żebyś mnie dobrze zrozumiał. Wszyscy mamy obowiązki wobec kraju. Tego nas uczyłeś. Ale Wojtek to prawie dziecko. Staraj się go oszczędzać. Obiecuję ci to. Poczekaj. Co? Słuchaj, chciałem ci powiedzieć, babcia jest chora. Góra była otwarta, myślałem, że tu jesteś. Jezu, co się stało? Powieś sam. Lecę do dziadków, chodź. Mieszka tu na trzecim piętrze. Powie, że przysyła cię Adam. To pan Bąk. Aresztowali go wczoraj. Wczoraj? Był oficerem. Przyszedłeś w samą porę. Ktoś go musiał sypnąć. Mogą to być lada chwila. Wojtek, płaszcz. Będę pana ubezpieczał. Nie, pójdę sam. Musicie zatrzeć ślady. Zniszczyć to. Najlepiej spalić. Dobra. Kapelusz. Do widzenia. Dziękuję. Ale nas zbaw ode złego. Amen. Chrześć Mario, łaski pełne Pan z Tobą, błogosławionaś pomiędzy niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża, Rodzicielko. Naszymi prośbami nie racz gardzić w potrzebach naszych. Krieg oder nicht Krieg? Ja, hast du recht, das stimmt. Vielleicht ist das schon hier gewesen. Ach,
Komm, über den Friedhof ist es näher. Also, wir machen aber lieber kurz. Heute! Hui! Das Wetter, das bekommt mir überhaupt nicht. Wer ist es? Was? Ja. Hä? Rudi. Der arme alte Gruber, der grämt sich zu Tode. Das ist Krieg und die Leute sterben. Von morgens bis abends hat er sich umgesorgt. Also was soll die Jammerei? Unsere Jungs bekommen an der Front den Arsch voll. Aber den hier, den kriegen sie nicht mehr. 16 Jahre. Die. Rudi, und ich so weg. Die Molly. Du bist krank. Die ist nicht Rudi. Die macht mich Chipro. Kimpan ist. Nimm jetzt. Ja. Ich habe Klopak. Da jagt die. Meine Frau war aus Ravic. Pubi, komm hier. Komm. Komm. Komm, Kleiner. Na komm, komm, Pubi. Komm. Komm hier, komm. Verstehst du Deutsch? Ja, etwas. Ich bin Aufseher, ja. Ja, du, die Lühe. Pass mal auf. Oni. Oni, was? Szukają. I wy siedzi cicho, a w nocy wyk, wyk, wyk. On musi leżeć. Zostaniemy. Do jutra. Ty wiesz, co to jest? Gestapo? Nazo? Gib mir und mach fest dazu. Nic lepszego nie jadłem. Pamiętasz wakacje racinowskie? Mhm. Był nalot. Baliśmy się. Wojtek. To było w 39. Przed wojną. Wtedy baliśmy się tylko burzy. Przed wojną? Wojtuś. Ty naprawdę nic nie pamiętasz? Nie. Na stajnie, taka sama. Pławiliśmy konie w rzece. Żniwa. Pamiętasz? Mów. Opowiadaj. Tu, Kleda! Hej! Ja zaraz jadę wozem. To pójdź na fertyk, nie? Proszę pana, dokąd idziemy? Gdzie my właściwie jesteśmy? Nie pytaj. Ich frage nicht und du auch musst Mund halten. Jak złapią, to lepiej nie wiedzieć. Termina, prędko! Guten Tag, Herr Gruber. Guten Tag. Na, wie geht es Ihren Gästen? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Zeig's Ihnen. Przyszło ich dwóch. Są bez broni. Läuse. Na eben. Und sie leben noch. Auf ihrem Gelände haben wir ein Versteck mit zwei Diversanten gefunden. Diversanten? Das ist doch ein Kinderhemdmensch. Was heißt ihr Kind? Unsere Kinder kämpfen schon und sterben. Wo sind die beiden? Groll. Gehen Sie sofort raus von meinem Hof. Ich bin auch Deutscher. Da ist der Ausgang. Ach so.
Ja, oder? Hol Bubu her. Lass schon, komm her. Na, Gerda, du kannst doch lesen. Wem gehört das? Wem hast du Brot gebracht? Brot mit Marmelade. Damit du auf deine Sachen besser aufpasst. Na, warte. Dann wär's mal im Stall nach. Oh, schöne Kühe. Gut im Futter. W kopiemy jego i siebie. Das Mädchen hat dieser Tage sein Frühstück verloren. Und der Hut ist irgendwo verschwunden. Und haben sie dort umgebracht. Er hat sie wahrscheinlich in der Kapelle aufgestöbert. Ich schaffe das alles nicht mehr. Alles aufpassen. Aber wollte ich die Kuh zum Schlachten bringen, dann sind hier auch ein paar Sachen, vielleicht nur gut für Ausgebombte. Aber nachdem, was sie gesagt haben, gehe ich vielleicht den Friedhof absuchen. Das sind Milchkühe. Viel zu schade zum Schlachten. Ach, lass die Meldung doch laufen. Nimm seine Kühe zu, der soll sie sich satt fressen. Hat Gerda auch ein bisschen Milch. Oh, dieser Herr Gruber. Was haben wir schon von Ihnen? Gehen Sie doch zur Polizei und machen Sie sofort die Meldung. Zalazłem z innym wycierk, ja bluzy nie mogę nie meldować. Niedługo wojna kończy się w winie, dajcie się złapać. No, dziękujemy. Daj! Nach links, nach links! Albo zbliżaj. Ty! Nieprawda! Dlaczego kłamiesz? Przecież stąd braliśmy kamień na bunkry. Tu pracowało nasze karne komando. Zabłądziliśmy. O! Max! Zatykował się! Nawet bliżka w karnym komando. Pewnie myślą, że jesteśmy nie wiadomo gdzie. Partyzantów. Dam im znak? Nie. Muszą wierzyć, że nam się udało. Schneller mit dem Kessel! Suppe abnehmen und runter! Los, los, schneller, schneller! Wyżej. Wiem, że to przeze mnie. Że sam byłbyś już daleko. Nie pomyśl, żeś załamałem. Ale jeśli chcesz, to ja mogę pójść do nich. Powiedzieć, no, że utonąłeś. A ja wróciłem. Cigaretę! Bite, bite! Cigaretę! Papierosa! Niech pan da. Proszę pana. Tak, tak. Nein. Herr Offizier, bitte, nur eine. Ich rauche. Zigarette, bitte, bitte. Zum Kessel. Haltet die beiden fest. Du, du, Kleiner. Komm her. Ach, der, du.
Na, raus damit, schnell! Na, 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 wird's! Len. Los. Und so. Pause! Hey, Junge! Junge! Was ist denn los? Da scheinen schon wieder Steine runterzufallen. Ach was? Leg mich hin. Na gut, heute Nacht wird es wieder kalt. Viel Spaß, ich gehe. Nie zatrzymywać się. Uns links. Aber du meinst, wir werden rechts sehen. Na, da ist das Sumpfgebiet. Ob es da Sumpfhühner gibt? Einschlagen.
widzieli nas. Lauf weg! Stehen bleiben! Ja, Hände hoch! In die Hände daheim! Leg dich hin! Los, komm, geh, komm! Emil! Ja, Emil! Gefahren! Warum haben Sie? Nimm Hände auf! Spokojnie, Wojtek. Spokojnie. Schnell, schneller, komm! Nie boję się. Johann! Johann! Wir haben zwei Banditen festgenommen! Wir haben keine Waffen! Komm! Komm! O co im chodzi? Posenka w kieszeni. Hände hoch! Keine Gewehr! Oh, habt ihr nicht gehört? Habe zwei! Und der andere da! Fischball! Ja, und jetzt kommt ein bisschen näher. Näher kommt. Das sind die zwei Wolken durch die Wiese. Wir haben sie gestoppt. Du Gruber! Ten pan chce tylko sprawdzić, czy nie mamy broni. Skąd może wiedzieć, że nie mamy? Niech sprawdzi. Kom, 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 kom! No los, los, los! Los, los, los! Strzały w lesie. Może to Gruber chciał nas ostrzec. Gruber? Zobacz, jaki warunek. Cała wieś patrzy. Zrobiliśmy trochę zamęty, co? Mogliśmy wpaść już wtedy nad kanałem. W Wawrze. Tak długo mieliśmy szczęście. Słuchaj. Gdyby się nadarzyła okazja, pryskaj. Nie oglądaj się na mnie. Sam? Nie. Na, mein Junge, wo ist deine Mutter? Co ona chce? Pyta o mamę. Jeszcze raz mnie dotknie, to ją ugryzę. Er versteht nicht Deutsch. Nur einige Wort. Hitler kaputt. Deutschland liegt an allen Fronten. Guck, die Armbinde. Wo sind sie? Drüben. Aufstehen! Rucksack aufmachen. Schnell, schnell. Was ist das? Mappa. Landkarte. Ach so. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Ale to jest naprawdę wyjątkowa okazja. Zabraniam jakiejkolwiek samowoli. Kategorycznie. Przecież ryzyko jest prawie żadne. Na skrzynki. A teraz uważaj. Żadnych wypadów na własną rękę. Nie utrzymam ich. To rozkaz. Wobec tego proszę przeniesienie do BS-ów. Mam samych starych. Wszyscy powyżej 15. Tak? W metryki im zaglądałeś? Zrozum, to co robimy jest również ważne. Musimy ich oszczędzać.
Chłopcy rwą się. Przyjdzie czas. Wiktor, już jedną akcję zrobiliśmy. Rany boskie. Mam przy sobie. Będzie draka. Uważaj. Klękamy. I podasz mi. Chusty. Nie było. Oddaj. Oszalałeś. Obiecałem chłopaku. Psst. Idźcie przez sakrystię. Co łaskę na intencje ofiar wojny. Warte mal! Verflucht und zu genäht! Ruhe! Wenn du weiter solche Kunststücke machst, lasse ich dich zurück! Komm! Siehst du, das Fahrrad ist kaputt! Keiner hat dich dazu gezwungen, hast selber fahren wollen! Dann rasse nicht zu! Also los, beeil dich! Los! Was soll die Schlamperei? Weiter! Tempo, Tempo, Tempo! Alter, du! Alter! Mensch, pass doch auf! Ihr blöden Schweine, aufstehen! Das reicht aber schon! Ich lasse die Jungs nicht quälen! Sehen, dass die Versandten werden sie ja sowieso niedergeknallt! Leg sie lieber gleich hoch! Gib das Gewehr her auf, mich zu schießen! Du stehst auf der Seite unserer Feinde. Ich wollte dir eine Chance geben. Ja. Und du? Bring dir um. Mag sein, du kriegst das Eiserne Kreuz, du Scheißheld hinter der Front. Gruber, du bist wohl verrückt geworden. Du hast auf mich geschossen. Auf dich? Wenn du so meinst, dann lösche es mich. Das wird das Gericht entscheiden. Aber zuerst musst du melden, wer sie erwischt hat. Es gibt Zeugen. Aber du hältst lieber Distanz. Guck mal auf die beiden. Vertraut ihnen das zu. Die verbrannten Brücken, die zerstörten Häuser. Du hast sie zu Tode gejagt. Denkst du, es wäre besser, sie umzulegen? Was willst du denn machen? Spiel dich nicht auf! Du. Bist du ein Partisan? Jest! Das lass dich nicht zu! Hör auf mit der Quälerei! Ich bin ein Protestant! Zunächst einmal bist du ein Reichsdeutscher. Zuerst bin ich ein Mensch, Kroll. Was für ein Mensch bist du? Halt! Halt! Was ist los? Ich habe zwei Gefangene. Ich muss den Wagen beschlagnahmen. Gehst denn nicht zu Fuß? Hau ab! Hey, du! Das sind Spione! Halt! Halt, sag ich! Sommermuschel. Überlegen Sie gut. Ja, ich habe schon... Denken Sie gut nach. Ich habe schon gesagt. Oder soll ich nachhelfen? Ich weiß wirklich nicht. Meine Frau ist Zeuge. Wieso? Wir werden ja sehen. Abführen! Aber in der Schweigefremdnitz.
Wywieziono do Lublin. Uciekliśmy, żeby być razem. Zapamiętaj. Lublin. Ruhe! Umdrehen. Kommt näher. Naja. Alles klar. Warschau, Teilnahme an den Unruhen, stimmt's? Arbeitsverweigerung. Ihr habt die Chance, für eure Verbrechen zu büßen, ausgeschlagen. Flucht, Sabotage, es reicht. Ihr seid müde. Hände runter. Was habt ihr da? Alles raus aus den Taschen. Blitzaki, Sascha. Ruhe! Deutsch sprechen! Platz. Bitte, Baumann. Einheit, Name des Kommandanten, Operationsbereich. Nie rozumiem. Dobrze. Unsere Mutter. Zurück. In Lubnitz. Wir wollen zusammen arbeiten. In Lubnitz. Mein Bruder. Przestań. Sind das die Brandstifter aus Warschau? Ja. So weiß aber auch nicht. Gib mal her. Beeil dich ein bisschen. Bitte, machen Sie weiter. Ja. Woher habt ihr die Nachricht über eure Eltern? Lange. Auf Chemnitz. In Badehaus. An die Wand schreiben. Nachprüfen. Was hast du da? Schnaps. Bitte. Was? Auf! An die Wand! Beeilt euch! Ich glaube nicht, dass hier irgendwelche Zweifel bestehen. Bist du Jude? Hm? Ausziehen! Hosen runter! Chcą nas obejrzeć. Rozepnij spodnie. Wer war Leiter in Hammersdorf? Von wem hast du die Karte? Nicht. Keine Antwort mehr. Wirklich? Und was sagt der Bruder? Na? Ich höre! Bi. Na, Bi! Baumann. Ido. Po tylu dniach już musiał wyrzucić pudełko. Nic nie wiedziałeś o znaczkach. To moja sprawa.
Häftling Nummer 2729. Ich bin. Ist das dein Bruder? Ja, jawohl. Mein jünger Bruder. Hat der Häftling in der Zelle persönliche Sachen? Nein. Häftlingsnummer? 2728. Beide mit mir. Jacek Kurowski, Paweł Kwaśnicki, Wicek Leo, Piotr Depo. Proszę Państwa, wczoraj aż kostek wzięli. Amunicji i broni to na całe powstanie wystarczy. A już Paweł wzięli do niepoli, to w ogóle, ponad stówę. Wszystko, amunicja, broń, w ogóle. Meldunek do kapitana Orła. To do mnie, słucham. Pan meldunek, dziękuję. Cześć, Zemsta, ktoś cię szukał. Tam. Siostro, bandaże. Szybko, lecieć. To się spotkamy. Zemsta. Oddałeś? Tak, mam odpowiedź dla pana porucznika. Dalej. Dziękuję. Mam też dla chłopców. Zakrzewski. No co, sąsiada nie poznajesz? Mieszkasz na Towarowej 8. No. Pan Kozłowski. Znałem pana. I żona tak samo przecież. Spotkałem twoich rodziców. Martwią się o was. A siostra? Żyje. Słuchaj. Jak zobaczysz kogoś od chrobrego i będzie szedł w naszą stronę, niech powie żonie, że wszystko w porządku, dobra? Wojtek! Wojtek! Zacznę odpoczynek raczej w stanie, a światło wiekuiste niech ani świeci na wieki wieku. Drużynowy wywiadowca Bliszka melduje się na służbie. Nie martw się. Jeszcze nic nie wiadomo.
Mieliście być razem. Obiecałeś. No właśnie. Słuchaj. Pozwól mi iść. Dokąd? Na Wroniu. Ktoś go widział przed atakiem Niemców. Wyskakuję z placu Kazimierza. Pełnym gazem przeskakuję przez cmentarz. No i co było? Słyszę warkot, jestem już w połowie, a za rogu wyjeżdżał Tygrys. Za nim chmara szkopów, więc ja pełnym gazem zasuwam już. Wojt! Jak mogłeś? Ja spotkałem pana Kozłowskiego w szpitalu. Chciałam tam iść do domu. Masz słuchać rozkazu. Tak jest. Lubnic nie ma nikogo z waszej rodziny. Łaźni. W Kamnic widzieliśmy napisy na ścianach. I myśleliśmy, że kogoś spotkamy. Skąd to masz? Pieniądze przywiozłem... Pytam o znaczki. To są znaczki pocztowe, proszę pana. Ja je wywiozłem. Z Warszawy. Widzę tu... zamachowców z opaskami na niemieckich hełmach. Pewnie zabierano je zabitym. Interessant. Feldpost im besetzten Warschau. Słyszeliście o urzędzie na Szucha? Zna go każdy Polak. Tam było gestapo. Ein herrlicher Stadtteil. Łazienki, Alein. Nie ma już Warszawy. Na Szucha spotykałem wielu takich chłopców, nawet takich jak wy. Cóż, los chciał, że spotykamy się dopiero tutaj. Zostaliście przyłapani przy dywersji. Ale macie szczęście. Wczoraj złapano sprawcę sabotaży. Poniósł zasłużoną karę. Przecież to... Ten... który nas złapał. Wracacie do Sulau. Do pracy. Pan Lagerführer skarży się na nowe akty głupoty i lenistwa w obozie. Trzeba wytłumaczyć ludziom, czym to grozi. Postaracie się. Podpisz odbiór depozytu. A te znaczki chyba mi dasz na pamiątkę. Herein! Kümmern Sie sich um die beiden. Raus! Raus! Tempo! Nikt tu nie zaglądał? Nie.
Ręka, pomóż. Piotrek, nigdy tego nie zapomnę. Pierwszy raz pożałowałam, że jesteśmy braci. Co ty mówisz? No bo Muchomor wymyślił, że masz mnie ukarać. A ty tym grzmotałeś swoją rękę. Pęk od razu. A wiesz, co wtedy pomyślałem? Przypomniałem sobie nasze dziecinne ćwiczenia. Wartowanie odwagi. Wytrzymałości na ból. I to pomogło. Tamto były zabawy. Słyszysz? Deszcz padł. Brzęczą talerze. Pewnie jest coś śniadanie. Kość cała? Możesz ruszać palcami? Do wesela się zgoi. Do wesela? Muchomor powiedział, że nas powierzył. Wszedł. Wiesz? Zginąć w powstaniu. Ale tu nawet nikt się nie dowie. Ja, die sind hier. Na, komm mal, raus! Euch hier weg! Mist! Herr Littler, was Neues? Ich hab die beiden gebracht, wie befohlen. Aha. Wo sollen sie warten? Sollen ja sitzen bleiben. Zur Befehl. Herr Hitler! Na, was möchtest du denn? Vielleicht brauchen Sie Hilfe, meine Wir Gruppe. Machen das alleine. Danke. Hast du keine Angst? Nein? Keine Angst, meine Herren. Jasieńkowi nic nie trzeba już, bo Bóg kwitł
Snopek i biały klucz. Tam pod jarem, gdzie w wojence trwa. Wy kto? Te Polacy! Германцев нет? Уйдите! Так чего ж вы здесь сидите, ребята? Вы свободны, идите домой! Для вас война кончилась! За нами идет армия! Разбейте! Ждите! Раны! Только смотрите, по ночам... Будьте осторожны, ребята! Was seid ihr für eine Gruppe? Ich melde, wir sind eine Sondergruppe der Stadtkommandantur. Wir warten auf unseren Führer. Der ist Oberleutnant... Idioten! Wir sind die Sicherungseinheit. Ihr wollt wohl warten, bis die Russen kommen. Nein, nein. Wir sollen beim Evakuieren helfen. Ihr müsstet erschossen werden. Aber das werden schon die Russen machen. Weiter, wir müssen machen. Piotrek! Piotrek! Prędzej chodź! Piotrek!
Wojtek, to chyba Wronia. Gdzieś był nasz dom. Zobacz. Mamo, jesteśmy u babci na Czerniakowie. Staszek Markowski! Córeczku, wszyscy żyjemy. Czekamy tylko na ciebie. Wojtek, mam! Piotr i Wojtek Zakrzewscy. Mieszkam w podwórzu w piwnicy. Kto to może być? Piotrek? Piotrek! Chłopcy, nareszcie tak się cieszę. Jesteście, a ja tu czekam na was i czekam. Gdzie mama? Czy pan wie coś o naszym... Ależ zmężniałeś, bracie, i ty także. A przecież tak niedawno was widziałem. Gdzie mama? Czekaj, czekaj, chwileczkę, po kolei. Co wiem, to wam wszystko opowiem. Spotkałem waszą siostrę. Krasie? Przypadkiem, tak. W Jankach, u zakonnic. Wodę niosę! Kasia! Kasia, kochana, poznajesz brata? Przed zburzeniem domu Niemcy pozwolili im wrócić po rzeczy. Matka... Wojtek! Przed nami w równym rytmie marsza. Raz, dwa, trzy. Hej!